Dzień dobry, witajcie. Już powoli zapraszamy przed ekrany. Nasza godzina zero wybiła, 19:30, nawet 31, także zapraszam, już witamy się, tak, oczywiście witam Was również bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie polubienia, za wszystkie przywitania się. Szczególnie chciałam podziękować, korzystając z tej sytuacji, że jeszcze się zbieramy i jeszcze myślę, że wiele nas przybędzie w trakcie trwania tego webinaru. Chciałabym bardzo serdecznie Wam podziękować za poprzedni webinar, za to, że byliście. Szczególnie dziękuję za te komentarze, bardzo osobiste, bardzo takie prawdziwe i wiem, że był to temat dotyczył nadpobudliwego dziecka. Jest to temat, który wielu z Was dotknął. Rozumiem, że on wielu z Was również dotyczy. Wiem, że było wielu nauczycieli, wielu rodziców i dlatego tym bardziej dziękuję za to, że tak się zaangażowaliście, że jedni wyjaśniali swoje racje drugim, że ta dyskusja była bardzo uprzejma i każdy, jakby wiemy, że wszyscy strzelamy do jednej bramki, czy chodzi tutaj o pomoc dzieciom po prostu. Także naprawdę bardzo mnie to podbudowało. Oczywiście moc pozytywnych komentarzy, moc dobrych słów, za które zawsze bardzo dziękujemy, ja i inne osoby prowadzące. One bardzo motywują, bardzo zachęcają do tego, żebyśmy dalej trwali w tym, co robimy. Dzięki temu wiemy, że to, co robimy, jest dobre. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Od tego chciałam zacząć, to sobie nawet zapisałam na punkcie pierwszym. Także zaraz przejdziemy sobie do treści. Treść dzisiejszego webinaru to jak wspierać koncentrację, uwagę u dzieci. Oczywiście chodzi tutaj głównie o dzieci, ale obiecuję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie też wiele wskazówek i wiele ćwiczeń, które będą dotyczyły także osób dorosłych. Także to wszystko, co tutaj się pojawi, naprawdę my dorośli, my dinozaury, również możemy stosować u siebie i możemy naprawdę tą koncentrację uwagi usprawniać. Zanim zaczniemy, oczywiście wspomnę o kilku ważnych technicznych sprawach. Dla mnie ważne jest to, że już wiele webinarów o podobnej tematyce powstało. One oczywiście nie będą się powtarzać, te informacje, które powiem, będą w większości, zdecydowanej większości nowe i świeże, jak świeże bułeczki, więc łapcie je, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym przypomnieć o innych webinarach, które są związane z tematem, ponieważ dzisiejszy webinar, jak każdy, trwa godzinę z haczykiem, jeżeli uwzględnimy również czas na zadawanie pytań. Nie na wszystko zdążymy, nie wszystko zdążymy zrobić, nie wszystkie pytania, nie wszystkie ćwiczenia zdążę tutaj powiedzieć. Dlatego zachęcam, odsyłam do innych webinarów, które podobną tematykę poruszały, gdzie jest wiele ćwiczeń, wiele przykładów. Jedno to o którym które ostatnio się odbyło, to o którym wspominałam na początku, czyli nadpobudliwe dziecko w grupie, przyczyny i postępowanie. No, jeszcze raz bardzo za niego dziękuję. Zabawa i jej funkcje z punktu widzenia neuronauki. Neuronauka, wiecie, że to mój konik. I tam również wiele było ćwiczeń, które stymulują mózg, również te, które zawierają elementy wyciszenia, koncentracji i pamięci. Jak wyciszyć dziecko, jak wyciszyć grupę, dwa Wasze chyba ulubione webinary, dlatego do nich odsyłam. Odsyłam dlatego, że nadal można je oglądać i nadal można też uzyskać zaświadczenia z poprzednich webinarów, nawet tych, które były w maju czy czerwcu, poprzedniego roku, te, które były we wrześniu, w październiku, także wszystkie webinary są dostępne na naszym Facebooku i na naszej stronie internetowej www.famiga.pl w zakładce webinary. I także z tych wszystkich można kupić zaświadczenia. Za tydzień, ale uwaga, za tydzień z gwiazdką, dlatego że to będzie nie 7, a 8 dni, to będzie 8-dniowy tydzień tym razem. Wysoko wrażliwe dziecko w grupie, kolejny temat, wskazówki do pracy i propozycje zabaw, poprowadzi niezastąpiona Kasia Piekarczyk. Bardzo dużo inspiracji, myślę, że temat, który też wielu z nas dorosłych dotyczy. Kolejny bezpłatny webinar. Ale wyczulam bardzo na to, żeby to nie czekać na to w poniedziałek, ponieważ w poniedziałek są święta. Spotkamy się tym razem wyjątkowo we wtorek. Mówię to dużymi, drukowanymi literami. Liczę na Wasze skupienie i koncentrację, czyli mam już pierwsze ćwiczenie dzisiejszego dnia. Koncentrujemy się na tym, żeby za tydzień nie przyjść w poniedziałek, tylko we wtorek. Dodajcie się do wydarzenia, tam trzeba kliknąć wezmę udział i wtedy dostajecie powiadomienie o rozpoczęciu transmisji na żywo i na pewno tego nie przegapicie.
Za 2 tygodnie, tym razem z powrotem wracamy na poniedziałek, to będzie 12 kwietnia, 19:30, stymulacja zmysłu wzroku i zabawy światłocieniowe, czyli troszeczkę teorii, ale też masa praktyki, trochę o tych zabawach światłocieniowych, gdzie nigdzie już mówiliśmy. Tym razem kompleksowo tylko o tym wzroku i tylko o tych zabawach, naprawdę ciekawe, wyciszające, fascynujące zabawy z różnymi rekwizytami albo bez, które będą stymulowały zmysł wzroku. Serdecznie zaprasza również Kasia Piekarczyk. Zaświadczenia z dzisiejszego webinaru, jak i z poprzednich webinarów można dostać, można sobie zakupić. Oczywiście jest to opcja dla chętnych. Są to zaświadczenia w pakiecie razem z materiałami. I uwaga, uwaga, znowu chcę zwrócić na to uwagę, chcę Wasze skupienie. Tym razem materiały, te, które będą z dzisiejszego webinaru, są naprawdę bardzo bogate. Ja wiem, że to powtarzam za każdym razem, to przepraszam, ale ja nigdy nie mogę się powstrzymać i tych materiałów przygotowuję pewnie za dużo. Także oprócz tego, tej prezentacji, która dzisiaj będzie, dodatkowe slajdy, dodatkowe karty pracy, dodatkowe informacje, ćwiczenia oddechowe, także tam jest chyba ponad 50 slajdów dla Was razem z zaświadczeniem te materiały. Wiem, że wiele osób, no, nie zależy im na tych zaświadczeniach, a na materiałach właśnie i one za każdym razem kosztują 19 zł. Można je kupić na naszej stronie www.famiga.pl przez zaświadczenia. Wysyłka do 3 dni, ale teraz w związku z naszym cudownym nowym systemem one zazwyczaj wychodzą zaraz po webinarze, więc jeżeli ktoś kupi jeszcze teraz, to prawdopodobnie jeszcze dziś dostanie te materiały i te zaświadczenia. Materiały są wysyłane w postaci linków do pobrania, podobnie jak zaświadczenia. Także wystarczy kliknąć, to są wszystko bezpieczne linki i nic nie trzeba nigdzie już potem nic dopłacać, nigdzie nie trzeba podawać swojego numeru karty. Jeszcze jedna ważna uwaga, tutaj też prosiłam, nasza obsługa techniczna prosiła mnie, żeby wspomnieć o tym, jeżeli zrobi się szybki przelew przez płatności PayU na naszej stronie, to dużo szybsza jest weryfikacja i od razu dostają Państwo te zaświadczenia. Natomiast jeżeli płacicie przez przelew bankowy, no to wiadomo, że ta procedura niestety troszeczkę dłużej trwa. I to z 3 dni od zaksięgowania tej wpłaty te zaświadczenia wtedy są u Państwa. Można nadal zakupić zaświadczenia z poprzednich webinarów, można też poprosić o bardziej aktualną datę, tam w komentarzach przy zakupie famiga.pl przez webinary można wrzucić do koszyka i w komentarzach napisać, jaką datę ewentualnie potrzebujecie. Jeżeli webinar odbył się w maju albo czerwcu, a Wy oglądaliście go w styczniu albo teraz w marcu, można to zapisać i poprosić o nową datę. Uwaga, tych webinarów było już 38, to jest 39 webinar, za tydzień we wtorek będzie okrągła rocznica 40 webinarów, więc szukajcie, przeglądajcie, wybierajcie coś dla siebie i no, wiele z nich naprawdę miało bardzo pozytywne opinie, także zachęcamy do oglądania. I prosimy sprawdzić folder spam. Oczywiście zachęcamy też do udostępniania tego filmu, jeżeli wiecie, że te treści mogą się komuś przydać, jeżeli wiecie, że mogą komuś pomóc, jeżeli są jacyś rodzice albo nauczyciele, którzy chcieliby dowiedzieć się tego, bądź inni specjaliści, to zachęcam do tego, żeby udostępniać na różnych grupach, udostępniać u siebie. I dla nas to również jest taka nagroda, zachęta do tego, żeby tworzyć kolejne tematy, kolejne webinary. A jaki plan na dzisiaj? Plan jest bardzo minimalistyczny i on jest tylko tak niewinnie minimalistyczny, dlatego że tak naprawdę treści dzisiaj będzie bardzo dużo. Ja postaram się szybko wszystko opowiedzieć, natomiast na pewno nie zdążymy zgłębić całego tematu. Temat koncentracji uwagi jest niezwykle ciekawy, niezwykle rozbudowany. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że za 3 tygodnie będzie niejako kontynuacja tego tematu, bo będziemy mówili o ćwiczeniu pamięci. Będą techniki uczenia się, zapamiętywania, strategie uczenia się. Pamięć to w ogóle też jest jeden z moich takich koników i dużo ciekawego o tej pamięci Wam powiem. Będą też takie plakaty, skrypty jakby dotyczące właśnie pamięci, także myślę, że Wam się spodoba, więc jeżeli dzisiaj będzie niedosyt, to jeszcze raz powtarzam, zachęcam do odtworzenia webinarów, które już były oraz przyjścia na webinar, który dopiero się odbędzie za 3 tygodnie. Tych informacji jeszcze nie ma na Facebooku, ale jutro myślę, że wszystko się ładnie pojawi.
A właśnie, bo nie mówiłam tego, co po kolei. Koncentracja uwagi. Widzicie, straciłam moją koncentrację. Później zaburzenia koncentracji, czyli ja, ćwiczenia, konkretne propozycje zabaw i różnych aktywności. I na koniec pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że na większość pytań uda mi się odpowiedzieć. No właśnie, prosta definicja, zacznijmy sobie od konkretów. Czym jest koncentracja uwagi? To umiejętność skupienia się na jednej rzeczy. Proste? Proste. Wydawałoby się, że tak, jednak gdyby to było takie proste, to nie byłoby tego webinaru i nie byłoby tak wielu problemów z tym związanych. Umiejętność skupienia się na jednej rzeczy wymaga natomiast przesiania wszystkiego tego, co dzieje się wokół nas i wybrania z morza informacji, które do nas docierają, tych najważniejszych, tych istotnych. I w tym cała trudność. Jeżeli mówimy o koncentracji uwagi, to zauważcie, że mamy tutaj dwa wyrazy. Koncentracja plus uwaga. Uwaga to świadoma intencja mózgu, czyli mózg decyduje, wybiera, przesiewa właśnie to z tego sita, co jest najważniejsze. I razem to wszystko nazywa się skupieniem, czyli te wszystkie wyrazy, które gdzieś potocznie używamy, zobaczcie, one są ze sobą bardzo związane, czyli koncentracja plus uwaga to jest skupienie. Możemy używać też słów i słowo, które teraz jest bardzo, bardzo takie modne, bardzo na czasie i wiem, że wiele osób się tym coraz bardziej interesuje, to uważność. Uważność bardzo związana z koncentracją uwagi i ze skupieniem, inaczej nazywana uważną aktywnością, czyli jest to takie wyostrzenie swoich zmysłów, takie koncentrowanie się na sobie stałym, na swoim otoczeniu, zatrzymaniem się na chwilę, które powoduje to, że łatwiej nam jest się skupić. Nasze ciało, nasz umysł przygotowuje się do tego, żeby koncentrować się na danym zadaniu. Uważność, inaczej mindfulness, jest mnóstwo ćwiczeń z zakresu uważności czy treningów uważności i też zachęcam do tego, żeby gdzieś się w nie wgłębić. Na poprzednich webinarach poruszałam szerzej ten temat, więc dzisiaj tylko o nim wspominam. Przeciwieństwem uwagi jest roztargnienie i to też pomaga nam troszeczkę zdefiniować to, czym uwaga jest, a czym nie jest, dlatego że o ile samą uwagę ciężko jest nam opisać słowami, o tyle roztargnienie już tak. To jest taki chaos, rozproszenie uwagi, niekończenie zadań, zagubienie i myślę, że to jest to, co bardzo często spotyka nas wtedy, kiedy mamy bardzo dużo zadań jednocześnie do wykonania. Cechy prawidłowej koncentracji. No powiedzieliśmy, że definicja jest bardzo prosta, ale zobaczcie, ile tych cech musi być, żeby mówić o prawidłowej koncentracji. Tych wymagań, tych klasyfikacji jest bardzo dużo. Zobaczcie, selektywność, czyli odpowiedni moment na skupienie uwagi. Czujność, oczekiwanie na pojawienie się uwagi, czyli musimy wiedzieć, kiedy tą uwagę złapać, kiedy jest ten moment, kiedy powinniśmy być skupieni. Kontrola, czyli panowanie nad koncentracją. Ja kieruję swoją uwagą i ja kieruję tym, gdzie, kiedy i jak będę się skupiać. Intensywność, nasilenie skupienia uwagi. Bardzo ważne, żeby to skupienie było na odpowiednim poziomie. Trwałość, utrzymanie skupienia przez dłuższy czas. I tutaj mamy często problemy z tym, że potrafimy się skupić, ale jednak za chwilę ten czas skupienia nam znika i to skupienie jest bardzo krótkie. I z tym też bardzo często spotykam się wśród moich dzieci na terapii. Kierunek, czyli skupienie na konkretnym zadaniu, pojemność to skupienie na odpowiedniej liczbie zadań i zmienność, czyli przechodzenie od jednego zadania do drugiego bez gubienia, bez tracenia tej uwagi. O tym mówiliśmy troszeczkę więcej tydzień temu, czyli na przykład w przypadku dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, dzieci muszą na przykład pomiędzy jednym a drugim zadaniem stać, poruszać się, coś zrobić, nie są w stanie przejść z jednego ćwiczenia do drugiego, muszą mieć tą przerwę, szczególnie tą związaną z ruchem. No właśnie, jaki jest czas skupienia, czego powinniśmy wymagać? Tutaj są takie ramy czasowe i zobaczmy, że różny czas skupienia jest w różnym wieku i my to gdzieś podświadomie wiemy. Oczywiście jest to taka ramowy taki przykład tego, ile czasu w danym wieku jesteśmy w stanie się skupić. Oczywiście będzie dwulatek, który skupi się i pół godziny i 45 minut. I też jak prowadzę zajęcia dla maluszków i dla rodziców razem z dziećmi, to rzeczywiście
Te zajęcia trwają 45 minut. Oczywiście mam do pomocy rodzica, ale odpowiednio skonstruowane zajęcia nie przestymulują dziecko, ale utrzymają go na takim poziomie skupienia i koncentracji. Odpowiednio zróżnicowane, odpowiednio zbudowane i oczywiście przyjemne, radosne, potrafią skupić ten czas dziecka na dłużej. Natomiast standardowo, bez atrakcji, bez osoby doświadczonej, bez dodatkowych gadżetów, rekwizytów, jest to zazwyczaj między drugim a czwartym rokiem życia 5 do 15 minut, 5-7 rok życia 15 do 25 minut, 8 do 10 lat 25-35 minut i potem nastolatki młodsze 35-45 i nastolatki starsze 45 do 55 minut. Co jeżeli ktoś będzie chciał się skupiać dłużej? No zobaczmy. No niestety ten czas skupienia dramatycznie spada. Wiele badań, wiele teorii na ten temat, natomiast jedna i cały czas nam pokazuje, że po 60 minutach praktycznie tego skupienia nie mamy. Kiedy zaczynamy pracę, pierwsze 10 minut jest kluczowe. Kluczowe 10 minut najbardziej intensywnego, najbardziej efektywnego skupienia, które my te 10 minut bardzo często marnujemy. Na przykład wyobraźmy sobie albo przypomnijmy sobie ten czas, kiedy chodziliśmy do szkoły i pierwsze 10 minut lekcji na czym polegało? Na przywitaniu się, na sprawdzaniu obecności, na przypomnieniu sobie, co było na zadanie, a kto to zadanie zrobił, a kto go nie zrobił, ewentualnie odpytywanie kogoś. Zobaczcie, jak wielki potencjał marnujemy, ten czas najważniejszy, kiedy dzieci siadają, kiedy z otwartymi szeroko oczami patrzą na nas i zastanawiają się, co my dzisiaj im przynieśliśmy, a my wtedy ich mordujemy tym nudnym sprawdzaniem obecności czy innymi czynnościami organizacyjnymi. Oczywiście one są ważne, natomiast wiedząc to, wiedząc jaki potencjał mieści się w tych pierwszych 10 minutach zajęć, warto może przełożyć sprawdzanie obecności na koniec. Przecież te dzieci nie wyjdą, nie znikną. Może zrobić jakąś zabawę integracyjną, może jakąś, która pobudzi nasze myślenie i utrzyma to skupienie dłużej. Zachęcam do tego, żeby się zastanowić i może zweryfikować plan lekcji albo plan zajęć żłobkowo-przedszkolnych. Pierwsze 10 minut, później ta jakość spada do 60%. Po około 30 minutach od rozpoczęcia znowu wracamy troszeczkę na taką górkę, czyli 65%. A potem 45 minut spada już do 30% i 60 minut to już niestety jest nic. Oczywiście możemy troszeczkę regulować tą krzywą, żeby ona nie była krzywą pochyłą, ale żeby te aktywności różnicować, żeby czasem wstać, żeby robić przerwy śródlekcyjne. Ja mówię cały czas o lekcji, natomiast mam na myśli również wszystkie te rzeczy, które dzieją się i w przedszkolach, i w innych rodzajach grupach, w różnych grupach wiekowych, bo zajęcia nie muszą być zawsze siedzące, one mogą być bardzo zróżnicowane i o tym też wiele razy wspominałam. No właśnie, co po tych 60 minutach? Należy nam się przerwa regeneracyjna. Stąd przerwy w szkole po 45 minutach, stąd warto robić sobie przerwy w pracy, przerwy w aktywności, jeżeli siedzimy przy komputerze, szczególnie teraz w okresie pandemicznym, warto co jakiś czas wstać, zrobić kilka ćwiczeń. Ważne, żeby te przerwy regeneracyjne też nie były zbyt długie, od 5 do maksymalnie 10 minut i później wracamy do tych aktywności, które mieliśmy. Też chodzi o to, żeby utrzymać nasze skupienie, mózg skierowany, jego pracę w odpowiednim kierunku i nie rozpraszać się. Czynniki wpływające na koncentrację uwagi są bardzo różne. Pierwsze to na pewno miejsce pracy. Czy to jest dom, czy to jest pokój dziecka, czy to jest przedszkole, szkoła, czy jakieś nasze biurko na przykład. Ważne, żeby było odpowiednio dostosowane przede wszystkim dla nas. Co ciekawe, były różnego rodzaju badania na temat tego, w zależności od biurka, jakim typem osobowości jesteśmy. I okazuje się, coś co mnie tak najbardziej uderzyło jakby w tym całym badaniu, to fakt, że osoby, które są chaotyczne, właśnie mają problem z koncentracją uwagi, tracą
tygodniowo, tydzień pracy liczony od poniedziałku do piątku, czyli w 5 dni tracą 4 godziny w sumie na szukanie różnych rzeczy, które mają na biurku. Jestem w stanie w to uwierzyć rzeczywiście, bo jeżeli to biurko jest wypełnione wszystkim, w szufladach jest bałagan, to szukając długopisa, gumki czy ekierki możemy zmarnować naprawdę dużo czasu. Szczególnie mówiłam o tym w kontekście dzieci z nadpobudliwością tydzień temu, ale 4 godziny tygodniowo to jest naprawdę bardzo dużo pracy i my ten czas marnujemy na szukanie różnych sprzętów. Oczywiście mówię do osób, które mają bałagan na biurku. Mówiliśmy też o przyjaźni sensorycznie przestrzeni, o przedszkolu i o szkole. Był też taki webinar i tam dużo zwracamy uwagi na to, żeby nie było za dużo, żeby nie było pstrokato, żeby nie było za dużo dekoracji, pomocy dydaktycznych, które teoretycznie powinny nam pomagać w skupieniu uwagi, ale wzrok i koncentracja ciągle uciekają właśnie na te punkty. Czasem mniej to lepiej, ja jestem zdecydowanie zwolenniczką tego zdania. Czas nauki. Jaki jest najlepszy czas nauki? Statystycznie najlepszy czas na naukę jest między 8, 9 a 12 rano. Ale uwaga, mamy różne typy nauki, nauczania, różne typy jakby osobowości pod tym kierunkiem i rzeczywiście w zależności od osoby, czy jesteśmy bardziej rannymi ptaszkami, czy sowami, ten czas skupienia może być różny. Czasami dla niektórych to może być między 18 a 22, czyli mamy tutaj te nocne marki albo sowy, można inaczej powiedzieć. Mamy skowronki, które potrafią stać o 5 rano i wtedy wykorzystać świetnie ten czas. Ale tu już bardziej wchodzimy w temat nauki i pamięci, a dzisiaj jest troszeczkę o czymś innym, czyli o koncentracji uwagi. Otoczenie, wiadomo, pozycja ciała, niektórzy uczą się chodząc, niektórzy leżąc, niektórzy siedząc i pora roku również ma wpływ na naszą koncentrację. I teraz wiadomo, jest przesilenie, ja mam teraz duże problemy ze skupieniem się i z organizacją swoich myśli. Mam nadzieję, że dzisiaj na webinarze tego nie będzie widać. Dystraktory, no właśnie, to jest coś, co nam przeszkadza w skupieniu się i to jest ta najprostsza definicja. Dystraktor to jest każda rzecz, która zabiera nam to skupienie i ogranicza jego wydajność i jego czas. Dystraktory mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne, czyli wszystko to, co nas otacza, przestrzeń, media, chociażby to, że leży obok mnie telefon na stole albo na biurku, albo jest komputer, nawet jeżeli jest niewłączony, może mnie rozpraszać. Hałas w pomieszczeniu, czyli hałas na przykład domowy, teraz obecnie jak jest nauka zdalna, ale też może być hałas na przykład za oknem i już otwarcie okna w szkole czy w przedszkolu może dystraktować, może rozpraszać dzieci. Używki, oczywiście nie tylko mówimy tutaj o tych poważnych używkach, mówimy też na przykład o kawie, drodzy Państwo. Nie wiem, ile kawy dziennie wypijacie, mam wrażenie, że coraz więcej. I ona też może do pewnego momentu poprawić naszą wydolność, naszą umiejętność koncentrowania, ale jeżeli napijemy się jej za dużo, to niestety może nam uniemożliwić skupianie się. Zbyt wiele zadań. Ja jestem wielką przeciwniczką multitaskingu, czyli wielozadaniowości. Tak naprawdę teoria, szczególnie ta współczesna teoria, jeżeli mówimy o koncentracji uwagi, mówi o tym, żeby skupiać się na jednej rzeczy, na jednym konkretnym zadaniu, wykonać je i dopiero wrócić do następnego. I myślę, że gdzieś tak się utarło, że dobrze jest być wielozadaniowym. Ja tu szczególnie, prawda, matki Polki, jedną ręką robię obiad, drugą ręką wychowuję dziecko, a trzecią ręką odpisuję na maila, prawda? I jestem wtedy super wielozadaniowa. Natomiast tak naprawdę okazuje się, że jakość tych zadań, nawet jeżeli została wykonana poprawnie, niestety często któreś z tych kuleje, a po drugie jest frustracja, zmęczenie i dużo stresu. O stresie też już nieraz mówiłam, wspominałam, także uważajmy na tą wielozadaniowość. Jeżeli mamy możliwość robienia rzeczy po kolei, to czemu tego nie zrobić, czemu z tego nie skorzystać. Niemiła atmosfera niestety jest dużym dystraktorem, dlatego że ona również powoduje stres, a stres to kortyzol. Kortyzol ogranicza nasze umiejętności skupiania się i koncentrowania na jednej rzeczy. Nudne lekcje, zbyt długi czas spędzony przed komputerem, no teraz, prawda, cudownie to widać, konsumpcjonizm, presja, ale też zła dieta, o diecie za chwilę. Wewnętrzne dystraktory to
One najczęściej wynikają z uwarunkowań psychicznych, indywidualnych cech, przyzwyczajeń, nawyków, pedantyzmu, słuchajcie. Jeżeli widzimy, że mamy coś do zrobienia, pedantyzm, prawda, wydaje się, że to jest osoba skoncentrowana i taka zadaniowa i ona będzie wykonywała to, co trzeba, a jednak okazuje się, że co? No jest krzywy obrazek wisi, albo nierówno są poukładane te długopisy w mojej szufladzie. To ja muszę przerwać moją pracę, żeby je dokończyć. Skupiam się na szczegółach, które często nie mają znaczenia, przez to ten czas pracy niestety może być dłuższy. Nerwowość, impulsywność, marzycielstwo, zmęczenie, niewyspanie, o śnie też będziemy niedługo mówić, niska motywacja, niecierpliwość, brak wytrwałości i konsekwencji. To są te wewnętrzne nasze dystraktory. I teraz nie bójcie się, nie będę nikogo tutaj piłą atakować. Jest coś takiego jak efekt piły. Efekt piły jest to spadek wydajności po wystąpieniu dystraktora. Czyli wtedy, kiedy nas coś rozproszy, nasza wydajność spada, uwaga, o 30%. To jest ogromna ilość. I teraz zastanówmy się, jak funkcjonują dzieci, których my złapaliśmy ich uwagę, ale one się łatwo rozpraszają. Mają albo zaburzenie koncentracji, albo są na przykład niewyspane. Coś spadnie i już 30%, prawda? I znowu musimy walczyć o ich uwagę. Ktoś, kto pracuje z maluszkami, dobrze wie, o czym mówię, dlatego że złapać uwagę maluszków nie jest tak łatwo, utrzymać ją jeszcze trudniej, a jak już się dzieci rozproszą, to już naprawdę bardzo ciężko jest je zebrać z powrotem. I tak działają mniej więcej dzieci właśnie z problemami koncentracji. Uważajmy na ten efekt piły. Skąd biorą się zaburzenia uwagi? Tutaj nie są zebrane wszystkie informacje, to są te, które tak na szybko przyszły mi do głowy, takie, które w kontekście dzisiejszego webinaru myślę, że są najbardziej widoczne. Na pewno choroby. Nie wymieniłam tu wszystkich, ale coś na to też zwracaliście uwagę w komentarzach w zeszłym tygodniu. To może być padaczka, nadczynność lub niedoczynność tarczycy, różnego rodzaju wahania hormonalne, pasożyty, ale też alergie albo niedobory. Uszkodzenia układu nerwowego, czy okołoporodowe, czy później z jakichś urazów wynikające, czy z chorób genetycznych, nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniem uwagi, czyli ADHD, o którym było tydzień temu, zaburzenia przetwarzania słuchowego, przestymulowanie, czyli moja działka, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, czyli zaburzenia integracji sensorycznej mówimy i te dzieciaki na terapii i na diagnozie widzę bardzo często brak nudy, czyli też związane z przestymulowaniem, zbyt dużo zajęć, zbyt dużo zajmowania atrakcji dla tych dzieci, które teraz wychowują się, praktycznie mają wszystko i ciągle i boimy się wręcz, żeby one się nudziły, a ta nuda, o czym wielokrotnie mówiłam, jest im naprawdę bardzo potrzebna. Traumy, zaburzenia psychiczne, problemy emocjonalne i stres, stres i jeszcze raz stres. Zaburzenia koncentracji, myślę, że to będzie ta najważniejsza rzecz, która dzisiaj z Wami zostanie, mam nadzieję, i taki gdzieś mam plan. Zobaczymy, co z tym planem, bo to różnie z nimi bywa, szczególnie ostatnio. Dzielimy na dwa typy, takie zasadnicze. Jeden to typ aktywny, a drugi to typ pasywny. O typie aktywnym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i to są najczęściej osoby nadpobudliwe, hiperaktywne, impulsywne, dzieci z ADHD, poszukiwacze wrażeń sensorycznych i one nie mogą się skupić, dlatego że są ciągle w ruchu. Ale oni są w tej dobrej sytuacji. Jakiej? Dlatego, że oni bardzo szybko trafiają na terapię. Coraz częściej, coraz więcej do diagnoz zgłasza mi się półtorarocznych dzieci, dwójpółlatków, co jeszcze nie tak dawno temu było, powiedziałabym, rzadkością, mniejszością. Trafiały dużo starsze dzieci. Natomiast te aktywne dzieci mają ten plus w sobie, że my nie jesteśmy w stanie ich przegapić, przeoczyć tego, że one potrzebują tego wsparcia. Dużo gorzej natomiast ma się ten typ pasywny. Dlaczego? Dlatego, że to są dzieci bardziej wycofane, ciche, tak zwane grzeczne. Jak go tam posadzimy, to on tam będzie siedział i my się tak cieszymy, że mamy ciszę, spokój, że dziecko się czymś zajęło. Ale oni też bardzo często mają problem z koncentracją uwagi. To jest drugi typ właśnie w zakresie zaburzeń koncentracji. Są to osoby bardzo spokojne, zamyślone,
są, jakby cały czas mają taki stan rozproszonej uwagi. To, że one są zamyślone, wcale nie znaczy, że myślą o czymś. Może tak być, że dziecko siedzi i jest zamyślone, a jak się go zapytamy, o czym myśli, to on powie, że o niczym i naprawdę tak będzie. Dzieci mogą siedzieć i myśleć po prostu o niczym. Mają, są powolne, ale mają też powolne reakcje, czyli coś upadnie. Ja zawsze daję ten przykład, coś upadło, stuknęło i one za 5 minut, albo w ogóle nie dotrze do nich, że coś się wydarzyło. Mają też powolny rozruch w zabawach, zanim załapią, na czym polega zabawa i zastanowią się, czy one w ogóle chcą się w to bawić. To ten rozruch rzeczywiście tutaj długo trwa. Ograniczone aktywności jakby umysłowej do minimum, to jest ich cel życiowy, mam wrażenie, i rzeczywiście oni bardzo często umykają naszej uwadze. Także jeszcze raz bardzo podkreślam i wyczulam, że zaburzenia w zakresie koncentracji uwagi mają dwa typy. Jeden to jest aktywny, a drugi to jest pasywny. I my zawsze kojarzymy z tym aktywnym, ale ten pasywny naprawdę to jest szeroka grupa i powinniśmy o tym pamiętać, że to nie tylko te biegające w kółko aniołki nasze, złote i żywe srebra, tylko to też te zamyślone właśnie ci marzyciele, którzy siedzą i tak naprawdę nic tam się nie dzieje. Techniki wspierające koncentrację uwagi. Podkreślam tutaj i zapisałam sobie to nawet na slajdzie, żeby tą uwagę Waszą też kierować w tym kierunku. Więcej propozycji znajduje się w materiałach i na poprzednich webinarach, ale na pewno dzisiaj też sporo zobaczymy. Ćwiczenie koncentracji, podkreślam, to nie to samo, co ćwiczenie pamięci. I żebyśmy dzisiaj też tego nie pomylili, oczywiście będzie wiele takich ćwiczeń, które będą wymagały aktywowania całego procesu schematu pamięciowego, ale nie jest to naszym celem. To warto rozróżnić i to też będę podkreślała, że ćwiczenie koncentracji to nie jest równoznaczne z ćwiczeniem pamięci, chociaż wiele razy tą pamięć będziemy też wykorzystywać. Ćwiczyć pamięć, o pamięci będę mówiła za 3 tygodnie i wtedy zapraszam, wtedy poćwiczymy sobie pamięć. I dzisiaj i za chwilę przygotujcie się, słuchajcie, możecie sobie też przygotować kartkę, ołówek albo długopis, dlatego że za chwilę będzie też ćwiczenie dla Was, zobaczymy ile zapamiętacie i czy uda Wam się wykonać zadanie, które będę miała dla Was. No właśnie, też gdzieś w trakcie, dobrze, że przygotowałam ten slajd, bo dzisiaj czytałam komentarze pod jednym postem w wydarzeniu naszym. Jedna z Pań zapytała, ile czasu potrzeba, jak długo, jak często ćwiczyć tą koncentrację, żeby to miało sens. I teraz wróćmy sobie do informacji o mózgu, gdzieś tam z poprzednich webinarów, albo może z Waszej wiedzy, takiej gdzieś ze studiów, albo z książek. Żeby nowe połączenia neuronalne powstały i się zmielinizowały, czyli utrwaliły, przyspieszyły swoją pracę, potrzeba czasu. Mówimy tutaj o 21 tygodniach. To jest bardzo dużo czasu. Natomiast pierwsze nawyki kształtują się już po 3 tygodniach, czyli jeżeli regularnie, codziennie będziemy ćwiczyć, będziemy starali się wzmocnić tą koncentrację uwagi, to już po 3 tygodniach będą efekty widoczne i dosyć trwałe, jeżeli rzeczywiście dosyć intensywnie i codziennie takie ćwiczenia będziemy wykonywać. I teraz pytanie, jak długo, ile czasu dziennie takie ćwiczenia powinniśmy wykonywać? Przynajmniej 15 do 30 minut, ale to nie musi być ciągiem i to nie musi być w formie zabawy i ćwiczenia. To może być w ciągu codziennych aktywności, a jak o tym za chwilę. Wspomnę też o pruningu, czyli o takim przycinaniu niepotrzebnych połączeń nerwowych. Ono następuje między 8 a 15 rokiem życia, właściwie to kilka razy w ciągu naszego życia. Po co obcinamy te niepotrzebne połączenia? No po to, żeby szybciej działać, bo jeżeli mamy zbyt dużo dróg do wyboru, to przez to wolniej działamy. I pamiętajmy, że nie zostają te połączenia, które są najwyższej jakości, ale te, które używamy najczęściej. Dlatego ćwiczmy jak najwcześniej, wprowadzajmy te ćwiczenia, zaznaczajmy to, co jest najważniejsze i wtedy pozostaną te połączenia, które są najszybsze, najlepszej jakości. Przez 21 tygodni najlepiej. Myślenie to hamowanie.
O tym już na pewno ode mnie słyszeliście. Nawet jak przygotowywałam tą prezentację, to tutaj Kasia mi mówiła, no to już słyszałam, to już było, ale powtórz to. Także powtarzam, słuchajcie, myślenie równa się hamowanie. Jeżeli chcemy, żeby dziecko zahamowało, żeby zatrzymało się na czymś, żeby ten układ nerwowy intensywnie pracował, bardzo ważne jest zmusić dziecko do myślenia. Ale żeby dziecko myślało, to nie trzeba mu dać liczenia, tabliczki mnożenia albo jakichś zadań do wykonywania. Dziecko musi mieć przede wszystkim wyzwanie. Jakie to wyzwania? Sięgam tutaj po mój rekwizyt. Zobaczcie, mam trzy białe piłki. Dzieci potrafią segregować piłki, jeżeli mówimy nie o pedagogice zabawy, nie wiem, zabawie chustą, segregowanie kolorów, jak najbardziej. Natomiast ja moim dzieciakom, albo tym maluszkom, albo tym starszuszkom, w zależności od tego, gdzie i z kim prowadzę zajęcia, daję trudne zadania. Na przykład rozrzucam białe piłki, ale zobaczcie, to są trzy białe piłki o trzech różnych odcieniach. Ta jest całkiem biała matowa, ta jest perłowa, a ta jest biała przeźroczysta. I dużo chętniej, dużo bardziej angażują się w segregowanie tych piłek, segregowaniem kolorów, powiedzielibyśmy, albo właściwie odcieni bieli, niż wtedy, kiedy ja rozrzucam różnokolorowe piłki i muszą je poukładać. Dlatego, że tamto jest łatwe. Dlatego, że tamto już znają. Dzieci muszą mieć jakieś wyzwanie, muszą mieć jakiś próg trudności, który z jednej strony jest dla nich atrakcyjny, a z drugiej strony jest osiągalny. Dlaczego my lubimy wyzwania? Dlatego, że jeżeli nasz mózg intensywnie pracuje, jeżeli do czegoś dojdzie, to wyzwala się dopamina, czyli taki hormon nagrody, ośrodek nagrody bardzo intensywnie wtedy pracuje i my po prostu dostajemy fajnego kopa. Także wyzwanie musi być i musi być ten kop. I co jeszcze bardzo ważne, musi być kreatywność. Dlaczego? Słuchajcie, o tym za chwilę. Jak wspomagać koncentrację uwagi? Ogólne zasady. Na pewno ważne, żeby to był stały czas i miejsce, wtedy, kiedy się koncentrujemy, dlatego, że wtedy ustawiamy nasz zegar biologiczny na konkretne działanie. Jeżeli zawsze o 13 jemy obiadek, no to zawsze o 13 w tym brzuchu będzie nam burczało. A jeżeli zawsze o 9 będziemy siadać do lekcji, do zadań, do zajęć ogólnorozwojowych, to zawsze o tej godzinie nasz zegar biologiczny będzie nastawiony na to, żeby być skupionym, skoncentrowanym. Jeżeli zawsze o 17 odrabiamy z dziećmi lekcje, albo robimy jakieś ćwiczenia, na przykład pamięci albo koncentracji, to zawsze o tej 17 nasz mózg, nasz układ nerwowy i zegar biologiczny nastawi się na to, żeby być na to skoncentrowany. Ograniczamy niepotrzebne bodźce, zapewniamy przyjazną przestrzeń, o tym mówiłam, odpowiednia motywacja, o motywacji osobne 10 webinarów można zrobić. Ustawiamy plan działania, osiągalny cel, gorzej, jeżeli tych celów jest bardzo dużo, są one rozmyte albo nieosiągalne, albo bardzo odległe w czasie, to wtedy nam naprawdę tej motywacji będzie brakowało i ciężko będzie zweryfikować to, czy nam się udało ten cel osiągnąć, czy nie. I oczywiście musi być z tego jakaś przyjemność, czyli żeby ta koncentracja była, musimy się dobrze bawić, musi to być dla nas miłe, przyjemne i radosne, co nie zawsze jest możliwym czynnikiem do spełnienia, bo jeżeli ktoś nie lubi biologii, to na biologii nie będzie przyjemnie i nie będzie mu się podobało, chyba że akurat nauczyciel zrobi jakąś super fajną, ciekawą lekcję i tego ucznia przekona. Jeżeli ktoś ma wstręt do matematyki albo nie lubi się ruszać, no to wiadomo, że te zajęcia nie będą dla niego atrakcyjne i ciekawe. Warto robić plan dnia, szczególnie ten slajd uwzględniam tutaj w związku z pandemią i z tym, że no od wczoraj jesteśmy wszyscy już na zdalnym nauczaniu i oczywiście mówię tutaj o tych osobach, które prowadzą i o tych, co uczą się w domu na różnych szczeblach edukacji, ale też co pracują w domu. Ważne, żeby mieć jakiś plan dnia. Jeżeli nie chcecie dokładnie rozpisywać co do godziny, absolutnie nie jest to konieczne, ale uwierzcie mi, że ja codziennie rano mam zapisaną kartkę z różnymi rzeczami, które muszę dzisiaj zrobić, czyli bardziej takie to do, bardziej tutaj do zrobienia, prawda, albo nie zapomnij. To są te rzeczy, które ja zawsze sobie zapisuję i stopniowo, sukcesywnie wykreślam to, co już udało mi się zrobić i patrzę to, czego zrobić się nie udało. I słuchajcie, no bardzo budują, mnie bardzo cieszy, jak mam tak poskreślane te wyrazy i jak mogę sobie coś tam poskreślać, to już jestem taka dumna, że mi się udało, że już coś udało mi się osiągnąć. I im więcej skreśleń, tym dzień jest lepszy.
Dieta, bardzo ważna w koncentracji uwagi, mimo że jako pierwszej może byśmy jej nie wymienili, ona naprawdę ma kluczowe znaczenie, dlatego że mózg waży około 1,5 kg, co stanowi 2-3% wagi ciała, ale uwaga, zużywa około 20-25% całej energii. Głównie jest to energia, która płynie z glukozy, czyli potrzebujemy węglowodanów, ale nie słodyczy, potrzebujemy węglowodanów złożonych, dlatego że złożone węglowodany, które dłużej się rozkładają w naszym organizmie i też regularne i małe posiłki utrzymują poziom glukozy na stałym poziomie. Najgorzej, jeżeli ten poziom glukozy będzie nam się wahał. Unikamy słodyczy, dlatego że nadają szybki skok tej glukozy i niestety ona potem szybko spada, jest tak samo szybki spadek, jak był skok. Kwasy omega 3, 6, 9, witaminy, mikroelementy, magnez, potas, bardzo ważne w udziale w tych procesach biochemicznych, które zachodzą w mózgu, żelazo, lecytyna, jod, kwas foliowy, witamina A, B, C, D, E i Z na pewno też i oczywiście woda, woda mineralna, to są rzeczy, które są niezbędne do tych procesów biochemicznych zachodzących w mózgu, dlatego że mózg to 80% wody i jeżeli tej wody nam brakuje, to po prostu w tym mózgu te procesy wolniej następują, więc nawet już nie mówiąc o całym nawodnieniu, o ukrwieniu, o natlenieniu organizmu, po prostu ta woda jest potrzebna mózgowi do funkcjonowania. Uwaga, żeby nam nie usechł. Metody wyciszające dla typu aktywnego. I tutaj będziemy sobie rozróżniać, dlatego że nie da się dać jednej sposoby na koncentrację dla każdego. Będą tutaj wskazówki, które jednym podejdą, a innym nie. Dlatego rozróżniłam te wskazówki jako metody wyciszające dla typu aktywnego i metody energetyzujące dla typu pasywnego. Co temu aktywnemu dzieciakowi damy? Albo nam dorosłym. Na pewno dobrze, żeby temperatura powietrza była optymalna, to jest między 20 a 22 stopnie. My wiemy, że w Polsce bardzo lubimy przegrzewać dzieci i na to bardzo wyczulam. Ograniczenie bodźców, porządek na biurku, cisza, spokojne kolory ścian, brak dekoracji, chaosu, elektroniki na wierzchu. Bardzo ważna jest rutyna, stały czas, miejsce pracy, schemat dnia, regularne posiłki, uprzedzanie o zmianach również, żeby dziecko się nie rozstroiło, nie rozbiło z tej stabilizacji zewnętrznej. Pomoce, zakreślacze, dopasowane, zapasowe akcesoria, ale też różne pomoce dydaktyczne, które mogą aktywizować i pomóc dziecku pokazać palcem na przykład, gdzie coś się znajduje, albo policzyć realnie to, co musi sobie policzyć w myślach. I ukierunkowany ruch, czyli ten ruch, którego dziecko potrzebuje, którego zazwyczaj jest nadmiar w zachowaniu takiego typu aktywnego, dziecka typu aktywnego, dobrze ten ruch ukierunkować. Na przykład uczyć się w ruchu, czytać książkę chodząc, huśtać się na huśtawce i powtarzać sobie jakieś wiadomości. I rzeczywiście ten ruch odpowiednio ukierunkowany naprawdę świetnie daje rewelacyjne efekty. Jaki to ruch? To jest więcej informacji jest w materiałach, natomiast rzeczywiście ja bardzo jestem za na przykład pedagogiką cyrku, która nam tutaj świetnie łączy prawą, lewą półkulę. To mogą być sztuki walki, które wymagają też stania na jednej nodze, koordynacji całego ciała, gimnastyka ogólnorozwojowa, gdzie trzeba robić różne rzeczy też w tempie pewnym, ale też bieganie i to bieganie długodystansowe, dlatego że ono nas reguluje i nas stabilizuje, daje też czas na przemyślenie różnych rzeczy, jest rytmiczne i długo tętno utrzymujemy na jednym poziomie, tak? Także tutaj to jest ważne, szczególnie w tym typie aktywnym, ale równie ważne będzie w typie pasywnym. Relaksacja, dociski, siłowanki, czyli aktywizujemy zmysł propriocepcji, czucia głębokiego, żeby to ciało ustabilizować, wyciszyć i dać też troszeczkę ukojenia, relaksu, ujścia tego napięcia, które w tym dziecku jest.
Metody energetyzujące dla typu pasywnego, czyli troszeczkę inaczej będziemy się skupiać z dzieckiem typu pasywnego, picie wody, rzucie gumy. Oczywiście w miejscach, gdzie jest to dozwolone i gdzie nie będzie to przeszkadzało, czy będzie jakimś okazywaniem braku szacunku dla osoby, z którą będziemy pracować. Rzucie gumy zwalcza napięcie, wpływa na ukrwienie i dotlenienie mózgu, też głównie dlatego, że stymuluje propriocepcję, bo to wiemy, tak? Bo tutaj mamy te mocne dociski i pracę cały czas żuchwy, ale też pamiętajmy, że żuchwa, tutaj żuwacz jest zaraz, to są takie ważne ośrodki, które dzięki którym mózg się dobrze dotlenia i też krew odpowiednio dopływa do tego mózgu. Już nie będę się tu wgłębiać, ale rzucie gumy naprawdę ma dobre, fajne rezultaty. Oczywiście nie przesadzamy z tym, ale od czasu do czasu może to być świetny sposób na skupienie się takiego dziecka. Ruch znowu wpływa na ukrwienie, dotlenienie mózgu, dynamizuje i tutaj warto pomyśleć o takich właśnie dynamicznych, szybkich ćwiczeniach. Stoper, alarm, który motywuje do skupienia w pewnym obszarze czasu, tak? Bo marzyciel nam się rozmarzy, jedno zadanie będzie jedno zadanie będzie wykonywało na przykład pół dnia. Natomiast taki stoper potrafi go zebrać, zamknąć go w pewnych ramach, ograniczyć mu ten czas i dzięki temu skupi się dziecko na tym zadaniu, na którym ma się skupić w odpowiednim czasie. Ale uwaga, żeby praca ze stoperem czy z alarmem nie stała się presją czasu, bo jeżeli dziecko dodatkowo będzie się stresowało, że nie zdąży, to tutaj wchodzi nam wtedy kortyzol, hormon stresu i wtedy niestety nasze starania niestety się nie powiodą. Świeże powietrze. Ważne, żeby regularnie wietrzyć pomieszczenia. Można w pomieszczeniu też umieścić rośliny, można kolorowe ściany, na przykład kolorowe elementy ścian, inspirujące jakieś wnętrze, żeby było ciekawe, inspirujące, może jakieś plakaty, może jakieś rekwizyty, które będą dziecko pobudzały, aktywizowały, czyli zobaczcie, zupełnie inaczej niż w przypadku na przykład dziecka z ADHD, bo tam ograniczamy, a tutaj możemy dodać i to dodanie nie ograniczy tego skupienia, ale umożliwi, zachęci to dziecko, pobudzi go odpowiednio w odpowiednim kierunku. I słuchajcie, śmiech. Śmiech hamuje wydzielanie kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, ale też rozluźnia, daje takie pole do działania naszemu mózgowi, które w żadnej innej sytuacji tak naprawdę nie jest możliwe. I coś, co ostatnio mówiłam rodzicom na jednej grupie, jeżeli na przykład zapomnicie, gdzie położyliście kluczyki, to nie denerwujcie się, nie stresujcie się, że już musicie wyjść. Trzeba stanąć i się 3 razy zaśmiać i gwarantuję, że te klucze... A, tutaj je zostawiłem. Tak nam się zaraz przypomni, gdzie te klucze zostawiliśmy. Taki test. Zobaczymy. Zobaczcie i dajcie znać, jak tam za tydzień. Czy się udało w tym czasie. Jakie ćwiczenia? Bardzo lubię ćwiczenia, gdzie zmuszamy nasz układ nerwowy do pracy, gdzie mózg musi intensywnie pracować. Na przykład ćwiczenia typu na odwrót. Dzień drugiej ręki, mycie zębów, sięganie po przedmioty inną ręką, sięganie po klamkę, używanie myszki do komputera albo pilota od telewizora. Jak już siedzimy przy tym telewizorze i się odmóżdżamy, no to spróbujmy obsługiwać go lewą ręką i zobaczycie, że już zobaczcie. Dlatego też mówiłam, że to ciężko obrać w ramy, ile czasu i jak dużo tych ćwiczeń możemy zrobić. My te rzeczy możemy robić po prostu przy okazji. Możemy nalewać wody inną ręką, odkręcać butelkę, tak? Ja jestem praworęczna i lewą ręką mogę na przykład różne rzeczy wykonywać. Posmarować kanapkę i to wszystko robimy tą ręką niedominującą. Wszystko na opak, czyli wchodzenie po schodach tyłem, pisanie, czytanie od tyłu, czytanie albo pisanie w odbiciu lustrzanym, tak to nie, a nie to tak, czyli odpowiadamy inaczej, możemy się z kimś zamienić rolami na przykład na jeden dzień. To są fajne, proste ćwiczenia, które w warunkach domowych absolutnie możemy robić w każdym momencie. Zamknij oczy, czyli ograniczamy jakiś zmysł, żeby aktywowały się inne. Jedz z zamkniętymi oczami lub z zatkanym nosem, idź do łazienki, do kuchni z zamkniętymi oczami. Oczywiście
Nalej sobie wodę. Ciekawe, co na to mamy. Mamy teraz łapią się za głowę, co to będzie w tej kuchni za chwilę. Albo na przykład zamknij oczy i wymień rzeczy, które są w pokoju. Czyli też takie połączenie z koncentracją uwagi, ale też z uważnością. Albo możemy stanąć przed dzieckiem. To są też świetne ćwiczenia, słuchajcie, które możemy zrobić online. Naprawdę. Większość tych ćwiczeń można zrobić online, nie będąc w kontakcie z dzieckiem. Możemy na przykład włączyć sobie kamerkę, widać nas i pytamy się dzieci na przykład, zamknijcie teraz oczy albo wyłączamy na chwilę swoją kamerę, mówimy, jaki kolor bluzki mam dzisiaj na sobie na przykład, albo wymieńcie 5 szczegółów, które są za mną, prawda? A dzieci już nas nie widzą, bo kamera jest włączona i muszą sobie przypomnieć, co na przykład było za nami na ścianie, czyli naprawdę proste ćwiczenia również do wykonania zdalnie. Wzrok. Nie będziemy wszystkich zmysłów omawiać, ale coś, co na pewno się wymienia właśnie w stymulacji koncentracji, to wizualizacje, wyobrażenia. Na przykład zamykacie oczy i wyobrażacie sobie 5 kolorów, potem te kolory możemy przestawiać, możemy je wymieniać, możemy nazywać je, możemy zamieniać kolejność, także naprawdę w głowie wykonujemy takie ćwiczenia, rzeczy, których widzimy. Te kolory mogą też rosnąć z naszym oddechem, mogą znikać, kiedy robimy wydech i tych ćwiczeń naprawdę tutaj jest bardzo dużo. Dobieranie kolorów, ale tutaj zobaczcie, klasyfikacja, segregacja też nie taka łatwa. Zobaczcie, że na zdjęciu mamy spinacze i takie do farb, takie znaczniki, co są, można to w sklepach budowlanych czasami dostać, gdzie mamy takie znaczniki, wskaźniki kolorów, taką paletę kolorów i możemy po prostu poprzypinać do tych samych. I to nie jest już tylko dopasuj żółty do żółtego, a niebieski do niebieskiego. Zobaczcie, że tych niebieskich tam jest odcieni 5, fioletów jest kilka odcieni, więc naprawdę ten mózg musi popracować i jest jakieś wyzwanie, tak? Czyli nie mamy takich prostych, zero-jedynkowych ćwiczeń, ale to wyzwanie rzeczywiście się pojawia. Wykonywanie różnych czynności z zamkniętymi oczami, to już było i to też jest stymulacja wzroku. I teraz uwaga, kartki i długopisy. Zapamiętaj jak najwięcej szczegółów. To jest obrazek i ćwiczenie dla Was. Przyjrzyjcie się dokładnie obrazkowi. Ja patrzę, która jest godzina, żebym wiedziała, ile dać Wam czasu. Macie na to 2 minuty. Czas już ruszył. Zapamiętajcie jak najwięcej szczegółów. Ja Wam trochę podpowiem. Zapamiętajcie kolory, kształty, ilości różnych przedmiotów. Zapamiętajcie układ mebli, jaki jest, jak najwięcej rzeczy i za chwilę zadam Wam kilka pytań, które będą dotyczyły właśnie tego pomieszczenia. Zobaczymy, ile uda Wam się zapamiętać. Zostało jeszcze 30 sekund. I teraz pytanie. Kto się rozproszył moim gadaniem, a kto nie? Zobaczymy, czy macie podzielność uwagi. A kto potrzebuje tych 10 sekund ciszy, żeby się skupić i zapamiętać? Jak najwięcej szczegółów. Dobrze. Pytania. Ile było poduszek? Ile doniczek z roślinami? Ile było doniczek? A dwa razy to samo. Jaki był kolor zegara? To jest jedno z prostszych. Jaki napis był na półce? Ja podpowiem, że na dole, po lewej stronie, na półce był napis na drewnianej takiej deseczce. Jaki to był napis? Jakie owoce były w koszu na stole? Tak, tam był kosz na stole. Tak, tam były owoce. Możecie zgadywać jakie. Możecie zamknąć oczy, przywołać sobie ten obraz. Czy na zdjęciu był jakiś telefon? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. No, widzę, że całkiem nieźle. Dam Wam jeszcze chwilkę, żeby sobie to przemyśleć. Możecie mi też napisać. Tak, niektórzy mówią, że był napis love, niektórzy, że był napis home. Na pewno coś po angielsku. Dobry trop. 8 poduszek. Był telefon. Dobra, jesteście ciekawi? 3, 2, 1. Zobaczmy jeszcze raz. 8 poduszek, 4 doniczki,
Zobaczcie, tutaj są trzy u góry i jedna na tym mniejszym stoliku. Żółty zegar, tak, kolor zegara to żółty. Napis home, to też już widzimy. Owoce, pamiętacie? Jabłka zielone, jabłka czerwone i przepraszam, i banany. I telefon oczywiście jest. On jest tutaj. To jest taki tradycyjny telefon ze słuchawką. Brawo! Widzę, że udało Wam się niektóre rzeczy odgadnąć albo przywołać z pamięci. Świetnie. Przynajmniej trzy odpowiedzi widzę, że tutaj wpisywaliście prawidłowe. I to jest proste ćwiczenie, które możemy robić też z dziećmi. Takie albo podobne ćwiczenia również możemy wykonać zdalnie. Możemy pokazać dzieciom zdjęcie, możemy pokazać planszę, która na przykład dotyczy tematu, który będziemy przerabiać. Na przykład, nie wiem, mamy przedszkolaki, pokazujemy im tablicę ze zwierzętami wiejskimi na przykład. Albo teraz co będzie, jakiś Biedronek, tak? Dzień Biedronki, czy już był. Albo jakieś inne tematy, które macie bieżące, na przykład pora roku, wiosna i omawiamy to, co działo się na obrazku. Najpierw pokazujemy dzieciom obrazek, a potem one muszą przerysować taki sam na przykład, albo powiedzieć nam, co było na tym obrazku, jakie były szczegóły, jakie były zwierzęta, ile ich było, czyli możemy tego, z tego też zrobić i język polski, i matematykę, i biologię, i każdy inny przedmiot. Możemy też, zobaczcie, narysować pewne rzeczy. I to są te rzeczy, które mogą dzieci robić w parach. Jedno dziecko rysuje jakiś obrazek na kartce, pokazuje, drugie dziecko pokazuje, zamieniają się rolami, jedno musi narysować obrazek drugiego. I to też są rzeczy, które powstają na bieżąco. Podobne ćwiczenie, które wymaga zapamiętania pewnej kolejności, to jest odwzorowywanie i na przykład, tutaj na przykładzie właśnie kwadratów kolorowych są w pewnych miejscach i dziecko musi na drugim odtworzyć to, w jakiej kolejności, w jakim ustawieniu są te kwadraty na tej planszy. I to może być też coś, co narysujemy, coś, co przygotujemy. Możemy dzieciom pokazać, możemy wyświetlić na ekranie, a one na swoim szablonie będą musiały przerysować tak, jak to pamiętają. Karty pracy. Ja wiem, że my bardzo lubimy karty pracy i ja często do tego piję, bo tych kart rzeczywiście robimy zbyt dużo i zbyt często. Ja nie jestem zwolennikiem zabaw stolikowych i większość tego, co możemy robić na kartach pracy, możemy również zrobić w ruchu. I większość kart pracy jest lewopółkulowa. I rzeczywiście szkoła i większość tych naszych zajęć, zadań edukacyjnych wspiera lewą właśnie półkulę. Dzieci do 6 roku życia działają przede wszystkim prawą półkulą, są prawopółkulowe, dominuje ta prawa półkula. Dzieci starsze również jeszcze powinny te umiejętności prawopółkulowe ćwiczyć, ale tak naprawdę powinniśmy je ćwiczyć zawsze. Karty pracy, które wspierają koncentrację, uwagę, to labirynty, rebusy, analogie, anagramy, znajdź różnicę, znajdź błąd, znajdź literówkę, znajdź co nie pasuje, odwzorowywanie różnego rodzaju i bardzo modne ostatnio kodowanie. I zobaczcie, że te karty pracy w większości są lewopółkulowe i one mają sens i najwięcej kreatywności uruchomiamy wtedy, kiedy dodajemy do tego prawą półkulę. Prawa półkula to właśnie kreatywność, to właśnie uruchamianie tego, co te dzieci najbardziej interesuje. Czyli do lewej półkuli dodajemy prawą, dodajemy też ruch. Możemy zrobić oczywiście kodowanie, czy strzałkami pokierować żabkę do stawu, ale możemy pokierować też dziecko, mówiąc mu na przykład teraz jeden krok w prawo, teraz w lewo i doprowadzić go gdzieś do celu. Możemy też zaangażować dwójkę dzieci. Wtedy jedno dziecko daje instrukcję, a drugie idzie do celu. I jedno i drugie musi się koncentrować. I uwierzcie mi, że pozostała część grupy, pozostała część klasy również będzie się angażowała i będzie skupiona i skoncentrowana, zastanawiając się, czy dziecku się uda, czy dziecku się nie uda. Symetria, czyli odwzorowywanie, odrysowywanie, możemy zrobić na kartę pracy, ale możemy też zrobić z użyciem sensorycznych rekwizytów, czegoś, co dziecko może dotknąć, powąchać, policzyć i porównać. Pianino, słuchajcie, świetna zabawa. Tą kartę pracy będziecie mieli właśnie w swoich materiałach, czyli ten slajd będziecie mogli wykorzystać.
Kładziemy swoje paluszki i teraz zobaczcie, kciuk w lewej ręce to jest granatowy kolor, potem niebieski, tak? Czyli każda kulka odpowiada kolorowi kropek na dole, co oznacza, że każdą kropkę trzeba dotknąć innym palcem i mamy zaznaczone, które, tak? Czyli pierwszą kropkę dotykam lewą ręką, małym palcem i tak dalej. I tu muszę sobie regulować, którym palcem co. I oczywiście możemy zrobić najpierw jedną ręką, potem drugą, ale super wyzwanie będzie dotknięcie tych kropek synchronicznie obiema rękoma, wtedy mózg naprawdę intensywnie pracuje i jest bardzo trudne zadanie do wykonania. Pokaż króliczka. To jest znowu kolejne ćwiczenie, które też możemy zrobić zdalnie, czyli online. Jedna ręka pokazuje na drugą rękę i potem zamieniamy się, tak? Ta się staje, poczekajcie, mam w odbiciu lustrzanym teraz siebie w kamerze. Ta się staje króliczkiem, a ta pokazuje, tak? I chodzi o to, żeby to zrobić jak najszybciej. Oczywiście ja nie jestem mistrzem w tym, chociaż ćwiczyłam, słuchajcie, w tym tygodniu, żeby się do tego webinaru przygotować i to można robić bardzo szybko i to ćwiczenie powtarzać i na każdej lekcji, na której się widzicie z dziećmi, możemy to wprowadzać jako przerwę śródlekcyjną. Muzyka. Muzyka Mozarta, muzyka barokowa, dużo się też o tym mówi ostatnio. Ja też zlecam dużo wielu osobom, z którymi pracuję gdzieś na diagnozach albo na terapiach i rzeczywiście są fajne efekty. Około 30 minut dziennie i to możemy na przykład ją włączać podczas zabawy, podczas układania klocków. Nawet jak dziecko gra na komputerze, zamiast tej melodyjki z komputera można włączyć takiego Mozarta. Możemy się uczyć na przykład różnych dźwięków ptaków, rozróżniać je między sobą. Zabawa, ile dźwięków słyszy, że zamykamy oczy i słuchamy i liczymy, co jest wokół nas. Wędrująca gazeta, czyli każde dziecko może wydać jakiś inny dźwięk gazetą i zamykamy oczy i słuchamy, kto co wymyśli. Kartkowanie książki, bardzo fascynująca zabawa, brzmi może nudno, ale rzeczywiście jest świetna. Kartkujemy, dzieci zamykają oczy, my kartkujemy książki, dzieci liczą, ile tych kartek przerzuciliśmy. Naprawdę cisza jak makiem zasiał, skupienie na 120% i koncentracja uwagi. I sekwencje dźwięków, czyli możemy wystukać jakiś tam dźwięk, mogą to być 3, może być 5, może być do 9 dźwięków, bo tyle jesteśmy maksymalnie w stanie w pamięci roboczej zapamiętać. I dziecko musi odtworzyć te dźwięki. Także zobaczcie, że dużo tych rzeczy możemy też zrobić przez komputer. Układ przedsionkowy, równowaga, koordynacja. Znowu odwołuję się do pedagogiki cyrku. Mamy tu chodzenie po linie, szczudła, równoważnie, trickboard, tory przeszkód, żonglowanie. O tym już w kwietniu będziemy rozmawiać, będzie na ten temat webinar. Coś, co chciałam podkreślić, że przedsionek, czyli układ równowagi, ma bardzo duży wpływ na skupienie dziecka i czasami dobrze jest właśnie poruszać się, pokołysać, zanim zaczniemy się koncentrować i skupiać. I też odsyłam do wcześniejszego webinaru Kreatywne lekcje online, integracja klasy, gotowe rozwiązania i scenariusze, które prowadziła Magdalena Perzyńska, dlatego że ona tam dużo mówiła i o przerwach śródlekcyjnych, o integracji grupy i o dobrej atmosferze. Ja dzisiaj też wspomniałam, że dobra atmosfera to jest kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o integrację, o koncentrację uwagi. Dlatego zachęcam, żeby też tam ten webinar sobie odgrzebać. Ale też, co może nas zaangażować, co może wspomóc naszą koncentrację uwagi, to ciekawe programy interaktywne, takie jak Kahoot czy Duelo, gdzie możemy robić testy, sprawdziany, gdzie możemy wrzucać różne ciekawostki, ćwiczenia kreatywne, które robimy w trakcie, ćwiczenia łączące prawą i lewą półkulę. I powoli zmierzamy do końca, ale jeszcze nie uciekajcie, bo garść informacji dla Was i oczywiście bibliografia i Wasze pytania i moje odpowiedzi, mam nadzieję. Oczywiście nieśmiało jest mi gdzieś o tym wspominać, ale jest nam zawsze bardzo miło, jeżeli udostępniacie ten webinar i zachęcam, jeżeli podobało Wam się to, co mówiłam, jeżeli uważacie, że te treści mogą się komuś przydać, mogą być dla kogoś pomocne, no, jest to naszą misją, żeby wspierać rodziców, wspierać nauczycieli, różnych specjalistów, żeby szerzyć różne informacje, które może nie są takie oczywiste, o których bardzo często nie dowiecie się na studiach. Więc będzie nam bardzo miło po prostu, jak udostępnicie ten webinar albo gdzieś na swojej grupie, albo na swojej stronie, albo na różnych innych stronach, które tego tematu mogą dotyczyć.
Za tydzień, pamiętajcie, we wtorek, wrażliwe dziecko, wysoko wrażliwe dziecko w grupie wskazówki do pracy i propozycje zabaw, Kasia Piekarczyk, ale we wtorek, przypominam, nie zaśpijcie sobie, skoncentrujcie się odpowiednio, a teraz Wasze pytania i moje odpowiedzi. I zawsze pierwszym i najważniejszym pytaniem jest, jak można dostać zaświadczenie albo materiały, albo tą prezentację. Tą prezentację wraz z dodatkowymi slajdami, wraz z zaświadczeniem można uzyskać na naszej stronie famiga.pl przez zaświadczenia i prawdopodobnie wszystkie dzisiaj jeszcze wyjdą, które zostały opłacone wcześniej i te, które będą opłacone jeszcze dziś. Także zachęcam też do korzystania z tych płatności PayU, bo one są szybciutko weryfikowane. Otwieram sobie ćwiczenia. Boże, ja już tutaj chyba też tracę swoje skupienie. Otwieram oczywiście Wasze pytania od mojej moderacji. Przerwało, jak mówiłam o tym, co za tydzień, a co za dwa. No to słuchajcie, jak przerwało, to ja wszystko Wam tu opowiem. Za tydzień wysoko wrażliwe dziecko w grupie, we wtorek jest wyjątkowo, bo w poniedziałek są święta, a za dwa tygodnie stymulacja wzroku i zabawy światłocieniowe, czyli za kolejne dwa poniedziałki mamy już plan, co robić o 19.30, za tydzień wysoko wrażliwe dziecko w grupie, a za dwa tygodnie stymulacja wzroku i zabawy światłocieniowe. Za trzy tygodnie będziemy mówić o pamięci, o strategiach uczenia się i technikach mnemotechnicznych i tym razem za trzy tygodnie spotkacie się ze mną, czyli Kasia, Kasia i ja. Taki jest plan na najbliższe trzy tygodnie. Czy się pytania jakieś pojawiają? Tak, pay now. Boże, dzisiaj mnie strasznie poprawiacie. Oczywiście chodzi o pay now, tak? Bo u nas można płacić przez pay now, a nie przez pay you. Oczywiście chodzi tutaj o te płatności szybkie pay now. Jak klikacie, to od razu to gdzieś tam przechodzi. Ja się tam na tym za bardzo nie znam, ale na pewno nie jest to skomplikowane i po prostu trzeba opłacić w ten sposób. Jeżeli nie ma pytań, słuchajcie, to ja bardzo... jest pytanie, tak? Dobrze, żartowałam. Jak stworzyć w klasie warunki dla dzieci o różnych typach problemów z koncentracją? I to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście bardzo ciężko, Pani Ireno, super pytanie, naprawdę. Bardzo ciężko jest dogodzić wszystkim. I to jest rzecz, która zdecydowanie jest bolączką pracy w grupie. I na tym też polega pracy w grupie, żeby jedni uczyli się od drugich i nawzajem. Czyli typ pasywny będzie zawsze dążył, czy będzie mógł się regulować, czy uzupełniać z typem aktywnym, a typ aktywny będzie się wyciszał dzięki temu, że te dzieci pasywne są w grupie. Także na tym też polega praca w grupie, żeby z tych różnorodności korzystać i żeby je podkreślać. I oczywiście różne są sposoby aktywizowania grupy i łapania tego skupienia uwagi właśnie w grupie. I raz będziemy korzystać z jednych metod, a raz z drugich. Natomiast są rzeczy uniwersalne, o których powiedziałam też, ja zdecydowanie jestem za tym, żeby ograniczać bodźce, żeby rezygnować z jakichś dekoracji wkoło tablic, gdzieś są ważne rzeczy, żeby podkreślać kolorami to, co jest najbardziej istotne, bo to zawsze nam zostaje. Pamiętajcie, wzrok i słuch to jest 80% naszej percepcji tego, co przyjmujemy. Różnie jest z tym, co potem zapamiętujemy, bo to też zależy od tego, jakim typem jesteśmy, ale to, żeby pogodzić jednych i drugich wcale nie jest takie trudne. Jednym też, tak jak wspominałam tydzień temu, na przykład w przypadku dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, możemy je na przykład posadzić z tyłu tak, żeby one mogły wstawać i ruszać się wtedy, kiedy potrzebują, a tak, żeby nie rozpraszało to na przykład pozostałej części grupy. No niestety to jest taka żonglerka właśnie, takie dostosowywanie się raz do jednych, raz do drugich i rzeczywiście trzeba sobie to regulować. Dobrze. Słyszę, że są jeszcze jakieś pytania, ale nie w temacie, więc ja za chwileczkę będę do nich również wracać, a tymczasem przedstawiam bibliografię, bardzo ciekawe pozycje książkowe. Jeżeli ktoś jest ciekawy, zainteresowany, na czym się opierałam, skąd brałam te informacje, to wiadomo, oprócz gdzieś tam tej wiedzy, która
przez jakiś czas mi do tej głowy wpadła, to również były to te pozycje książkowe. Koncentracja, skuteczny trening skupienia uwagi, bardzo fajna książeczka, naprawdę polecam, jak uczyć się szybciej i skuteczniej. Trening koncentracji dla uczniów, jak pracować z dzieckiem ADHD w domu i w szkole, poradnik dla rodziców i nauczycieli, trening super koncentracji dla dzieci, ale też jak uczy się mózg, integracja sensoryczna, także to są te informacje, po które zawsze warto sięgać. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Ja się nazywam Joanna Krysiak i zapraszam na kolejne webinary, najbliższe już za tydzień, we wtorek, potem jak zwykle już wracamy w poniedziałki na 19:30. Życzę miłego wieczoru, spokojnych, rodzinnych, zdrowych, przede wszystkim świąt i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych webinarach. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.